A więc czas już na wielki finał dzisiejszego widowiska. AK-98 kontra Zawisza Bydgoszcz. Musieliśmy zrezygnować z naszej grafiki meczowej, ponieważ no jak widzimy trochę ona nie pomaga, nam trochę utrudnia oglądanie tego spotkania, jeżeli chodzi o możliwości, trochę ta relacja się przycinała, więc zrezygnowaliśmy teraz z grafiki. No ale teraz finaliści tego spotkania, AK Gdynia i Zawisza Bydgoszcz, oni właśnie wchodzą na plac gry. Zawisza Bydgoszcz, niebiesko-ciemne stronie, a AK Gdynia na żółto, no i szybciutko składy. Zawisza Bydgoszcz z numer 12, Jakub Urban, 4, Hubert Adamczyk, 6, Oskar Andrzejewski, 3, Krzysztof Kaszyński, 7, Adrian Małachowski, 2, Dominik Nebrak, 13, Kacper Niklewicz, 8, Kacper Tyszkiewicz, 9, Oskar Suchodolski, 5, Tomasz Żyliński i 14, Mateusz Płocinnik. AK Gdynia, numer 1 Kacper Buzan, numer 7 Maciek Ambrosiewicz, numer 4 Paweł Rypel, numer 8 Mateusz Olszewski, 11 Bartek Olszewski, 5 Mikołaj Gabor, 12 Maciek Budzidło, numer 10 Filip Śliżewski, numer 13 Krzysztof Brodzik, numer 4 Kuba Peper, numer 17 Dominik Naczyk i Kamil Wośk z numerem 18. To skład ekipy AK Gdynia. No i jest za chwilę początek tego spotkania. No widać, że jest to już robione bardzo profesjonalne przywitanie, jak na normalnym meczu. A trenerami w ekipie Zawiszy Bydgoszcz jest pan Marek Sperski, a w ekipie AK Gdynia Marek Leszczyński. Czekamy już tylko na początek tego spotkania. Zawisza Bydgoszcz już czeka. A teraz już wchodzi ekipa AK Gdynia. No i za chwilę już początek tego spotkania. Rozpocznie Zawisza. No i rozpoczęła ekipa Zawiszy Bydgoszcz. Głośny doping dla drużyny Zawiszy. AK Gdynia, żółto-niebieskie stroje, jest okazja dla AK, gol, nie ma bramki, no ale będzie rzut karny, tak jest, faulowany z numerem 8, Mateusz Olszewski. No i Olszewski będzie wykonawcą prawdopodobnie tego rzutu karnego. 12 minut, 20 sekund do końca, 13 minut, przypomnę, tyle gramy w dniu dzisiejszym. Kto jest wykonawcą tego rzutu karnego? Już spoglądam, jest bramka, a jej strzelcem Paweł Rypel.
1-0 dla Arki Gdynia. No i rozpoczynają zawodnicy Zawiszy. Długie wznowienie bramkarza Zawiszy, Jakuba Urbana. No i jest bramka dla Zawiszy. Piekielnie mocny strzał Huberta Adamczyka. Wpada prosto w okienko bramki Kacpra Buzana, kapitana Arki Gdynia. 1-1. Adamczyk zablokowany. Jest z numerem 5. Oskar Andrzejewski w ekipie Zawiszy Bydgoszcz. No i coraz głośniejszy doping dla Zawiszy Bydgoszcz. Głównie tutaj od piłkarzy Lechii Gdańska, więc lokalnego rywala z ekipy Arki Gdynia. Jest rzut rożny dla Arki. No i jest bramka dla ekipy z Gdyni. Dobrze po tym rzucie rożnym ustawił się Mikołaj Gabor i najlepszy strzelec Arki Gdynia z dnia wczorajszego zdobywa bramkę na 2-1. Nie mogą wznowić piłkarze Zawiszy, dopiero teraz udało się to młodym zawodnikom. Pada na matę z numerem 4 Hubert Adamczyk. Jest rzut wolny. Złe wykonanie tego rzutu wolnego przez piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz, chociaż jeszcze próbował Adrian Małachowski, było blisko, no ale teraz już szybciutko rozpoczęli Arkowcy, no ale ostatecznie z 12 ma piłkę Jakub Urban od bramki. Jest out dla Arki Gdynia. 9 minut 10 sekund do końca. 2-1. Arka 98 prowadzi z Zawiszą Bydgoszcz. Przejmuje piłkę Hubert Adamczyk. Adamczyk. Wycofanie do tyłu. No i strzelał Oskar Suchodolski. No i był bardzo blisko. Bardzo dobra interwencja Kacpra Buzana. Adamczyk z rzutu różnego. Je wybijają piłkarze, a przewrotką strzału próbował Oskar Suchodolski. 8 minut 25 sekund do końca. Arka Gdynia 2, Zawisza Bydgoszcz 1. Teraz bardzo dobra interwencja Kacpra Buzana. Uchronił swój zespół przed stratą drugiej bramki. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.sporttv.pl. Przypomnijmy, dzisiaj o godzinie 18 ekipa Lotosu Gdynia podejmuje ekipę Energii Toruń. Będziemy oczywiście na tym meczu. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i ponownie podnosi się doping dla Zawiszy Bydgoszcz. Teraz bliski strzelenia bramki Paweł Rypel. 7 minut 25 sekund do końca. Okazja dla Zawiszy Bydgoszcz, ale przejęcie
Pawła Rypla. Luka na prawą stronę, no i tak jest. Opuściła wyznaczony plac gry. A jaka 98 ciągle prowadzi. Teraz przejęcie Arkowców. Z prawej strony Bartosz Olszewski. Nie było tam faulu, a więc rozpocznie ekipa Zawiszy. No teraz jest głupia strata jednego z młodych piłkarzy Zawiszy, chociaż nie zdążył do tej futbolówki z numerem 5 Mikołaj Gabor. Teraz trochę za mocna piłka do Pawła Rypla, 6 minut do końca. No i jest coraz głośniejszy doping dla Zawiszy Bydgoszcz. Już piłkarze Pogoni Szczeciny również włączają się w ten doping. Piłka dla Zawiszy Bydgoszcz. No i jest bramka dla Aki. Trzy do jednego. Bartosz Olszewski strzelcem tego gola. 4 minuty 45 sekund do końca. Nie ma kary 2 minut. Nie, jest chyba kara. A więc w osłabieniu przez minutę będą grali zawodnicy Arki Gdynia. No i jest bramka kontaktowa, bramka na 3 do 2 z rzutu wolnego z numerem 9 Oskar Suchodolski strzelcem tego gola. 3 do 2 prowadzi Arka. 4 minuty do końca. Teraz ładnie Paweł Rypel przedryblował jednego z piłkarzy. No i jest faul. Tak jest, oczywiście. Dobra decyzja z sędziego. Przypomnijmy oczywiście, że po tym meczu ceremonia zakończyła.